sprzeciwiając się, negując przez swoje udzielenie sakry biskupiej wraz ze swoim współkonsekratorem, czterem znanym nam biskupom, między biskupi Felei i Jansonowi, przez udzielenie im sakry biskupiej jeszcze w latach 80. dopuścił się tak zwanego aktu schizmatyckiego, co spowodowało, że popełnił przestępstwo karytanicznego, zaciągając karę z komuniki. Oczywiście wzbudziło to liczne kontrowersje, wzbudziło to ze strony Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, różnych jego zwolenników, stronników, polemiki, a pewne apologie, obrony arcybiskupa Lefebvre, obrony jego współkonsekratora, czterech poświęconych biskupów. Rozwinęła się literatura na ten temat, rozmaite dyskusje. Też wiemy, że w Polsce tak zwani lefebryści, na przykład jeszcze w dawniejszych czasach, na różnych stronach o sektach i tak dalej, prowadzonych przez serwisy katolickie, byli tu i ówdzie figurowali. Może nie jako sekta, ale jako tak zwany lefebryzm, jako ruch arcybiskupa Lefebvre. Nie chciałbym tutaj wchodzić w dyskusję na temat tego, czy arcybiskup Lefebvre był rzeczywiście w stanie wyższej konieczności, czy nie, czy był w uzasadnionym, nieuzasadnionym błędzie co do istnienia takiego stanu. Nie chciałbym też wchodzić w zagadnienie, które chociażby poruszał profesor Syryjczyk w swoim prawie koniecznym karmie i inni pisarze, czy stan wyższej konieczności ma charakter obiektywny, czy subiektywny, jak to się przedstawia, czy można znaleźć jakieś usprawiedliwienia dla tych konsekracji, jak je postrzegać. No, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w tych debatach, jest moje przynajmniej wrażenie, pojawiał się owszem temat arianizmu w Kościele, bo właśnie argument taki, że biskupi nicejscy, ortodoksyjni, mimo braku jakichkolwiek mandatów czy zezwoleń formalnych, mimo sprzeciwu hierarchii ariańskiej, wyświęcali biskupów ortodoksyjnych, będąc właśnie w stanie wyższej konieczności. Oczywiście taki argument jest wart rozważenia, aczkolwiek tutaj chciałbym zwrócić uwagę na inne zagadnienia, a zacząć chciałbym od samego pojęcia, o którym my tutaj mówimy, mówiąc o tym, że był to akt schizmatycki, czy że arcybiskup Lefebvre stworzył schizmę, stworzył ruch, czy sektę, czy jakąś organizację, która zerwała z Kościołem, zerwała z posłuszeństwem papieżowi, z posłuszeństwem głowie Kościoła katolickiego. Więc ciekawe jest samo to, że w Piśmie Świętym u świętego Pawła słowo schizma, tak odnoszę takie wrażenie, nie ma charakteru jurydycznego ściśle. Oznacza on bardziej nieporozumienia, dyskusje, spory wewnątrz ortodoksji, pewne zbyt gwałtowne dyskusje, pewne dzielenie się na stronnictwa, które jednak nie prowadzą do wyodrębnienia się jakiejś odrębnego, można powiedzieć, kościoła równoległego, odrębnej hierarchii, gdzie nikt nie przypisuje sobie odrębnej jurysdykcji, nie zrywa łączności eucharystycznej w ramach kościoła. Myślę, że o takiej schizmie mówi jeszcze święty Paweł. Natomiast rozróżnia on też schizmę od herezji. Rozróżnia tą niezgodę, to nieporozumienie wewnątrz Kościoła od błędnego poglądu, od poglądu przeciwnego ortodoksji. Z czasem te doktryny się rozwijają i mamy tutaj takie doprecyzowanie, jako czym są takie schizmy, takie rozłamy w Kościele, że są one w takim ujęciu teologicznym, w ujęciu, można powiedzieć, nie jurydycznym, nie ujęciu stricte takim prawnokanonicznym, są zerwaniem z biskupem, ze swoim biskupem, z biskupem miejsca, ze swoim lokalnym kościołem. I też chociażby u świętego Cypriana pojawia się taki zwrot, że kto nie chce być z biskupem, nie jest w kościele. I można tutaj tak, też taki się pojawił w jego wypowiedź, że schizmy i herezje stąd się biorą, stąd się rodzą, gdy niejako odrzuca się autorytet biskupa ze względu na pewną pychę, czy pewną zarozumiałość. Tutaj jest taki termin superba presumptio, czy takie, można powiedzieć, odrzucenie, postawienie się ponad porządkiem hierarchicznym Kościoła. Tutaj myślę, że w ramach tych definicji, takich bardzo wczesnych opisów schizmu, myślę, że mieściłby się też taki akt schizmatycki, jednorazowy, jakiś akt nieposłuszeństwa, myślę, lepiej było. Natomiast, czy z perspektywy historycznej, byśmy tak porównali, chociażby ze schizmą donatystów, z
schizma mixtu, schizmą mieszaną z elementami heretyckimi, czy zwłaszcza ze schizmą tak zwaną trzech rozdziałów, schizmą akwilejską. Gdybyśmy porównali ten czyn arcybiskupa Lefebvre, cały rozwój tego jego ruchu, jego bractwa kapłańskiego, które założył i jego zwojów patronował, tutaj widać pewne różnice, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę, że schizma akwilejska była schizma w kościele łacińskim, schizma bezpośrednio wobec papieża, wobec stolicy rzymskiej. Ona się rozpoczęła, tak się przyjmuje, w 553 roku na synodzie i tam biskupi, którzy wykonywali jurysdykcję, biskupi, można powiedzieć tak dzisiejszymi terminami, biskupi diecezjalni, biskupi Akwilei, Ligurii, Emilii, Mediolanu i Terenu Istrii, odmówili potępienia tych tak zwanych trzech rozdziałów, stwierdzając, że w ten sposób zdradziliby Sobór w Chalcedonie. I w ten sposób złamali wspólnotę z Rzymem. Nastąpiła rzeczywista schizma, tym kierował Macedoniusz z Akwilei. I oni byli przez innych, nałożona została na nich anatema przez innych, przez pozostałych biskupów. I nie odmówili otrzymania z nimi wspólnoty kościelnej. I tu jest akcja, że to, że ci biskupi nie zrobili tego, co zrobił arcybiskup Lefebvre, że nie mieli jakiegoś ruchu statusu prawnego, który by na przykład uległ anulowaniu, nie mieli jakiejś prokuratury personalnej, czyli nie działali jako osoby wyizolowane od kościoła, tylko oni odłączyli się niejako terytorialnie, odłączyli swoje kościoły, swoje te eklezje, stworzyli niejako równoległą hierarchię, która odmawiała komunii z papieżem, ze względu na kwestie kontrowersji, właśnie takiej niezgody, dyskusji co do tych trzech rozdziałów. I ta schizma utrzymywała się na zasadzie takiej, że ci biskupi nie byli, można powiedzieć, biskupami takimi tułaczami, czy biskupami wędrownymi, którzy mieli na celu tylko udzielanie sakramentów, czy w jakimś danym obrządku, czy nie było takiej kwestii. To były to osobne jednostki, można powiedzieć, jurysdykcyjne, nie wykonywali pełną władzę biskupią. A w przypadku biskupów, nazwijmy to tak, biskupów bractwa, czegoś takiego nie ma, na tyle ja wiem. Nie ma, na przykład nie próbują wykonywać sądów, nie próbują sprawować jurysdykcji jakiejkolwiek. Cały czas powołują się na, ewentualnie przy udzieleniu sakramentu, gdzie jest wymagana jurysdykcja, na uzupełnianie braku jurysdykcji przez Kościół. Więc tutaj od razu widać różnicę. Jeżeli weźmiemy inne schizmy starożytne, na przykład schizmy dotyczące samej stolicy rzymskiej, dotyczące papiestwa, czy wschodnie jakieś schizmy, czy weźmiemy chociażby to, co się działo czy soborze efeskim, czy soborze chalcedońskim, na przykład odłączenie się tak zwane kościoła w Persji, tak zwanego nestoriańskiego. Zawsze, na ile mi się udało to wybadać, to w każdym wypadku jest to odłączenie się pewnych grup wiernych z biskupem. Nie jest to zadeklarowanie jakiegoś rodzaju działalności misjonarskiej dla zainteresowanych wiernych, czy prowadzenie jakiegoś rodzaju duchpasterstwa, tylko jest to zadeklarowanie, można powiedzieć, wyodrębnienia się odrębnego porządku wiernicznego, części hierarchii, która odmawia komunii z inną częścią hierarchii. A tutaj trudno czymś takim mówić, trudno mówić o tym, żeby bractwo świętego Piusa X próbowało wykonywać jakąś jurysdykcję, próbowało stanowić niejako równoległą religię. Ale chciałbym zwrócić też na inne zagadnienie kwestie, że zawsze w tych poszczególnych ruchach, w tych poszczególnych schizmach, takich rzeczywistych schizmach starożytnych, zawsze gdzieś w jej zalążku pojawia się kwestia doktrynalna. Pojawia się kwestia dyskusji, czy to są trzy rozdziały, czy to są jakieś sformułowania co do osoby Chrystusa, tak w przypadku Nestoriusza, czy pewnych zwolenników tych tez, które my nazywamy nestorianizmem. Czy w przypadku Chalcedonu są to te stanowiska, czy monofizyckie, skrajne, czy miafizyckie, czy stanowisko co do relacji natur w Chrystusie. Zawsze gdzieś zarania taki spór o takie zasadnicze kwestie teologiczne. Inaczej niż na przykład w schizmie zachodnim, w schizmie się w Wielkiej Schizmie, gdzie mamy kwestie takie jurysdykcyjne, kwestie procedury wyboru papieża, kwestie dotyczące takiej materii prawnokanonicznej. To tu w tych starożytnych schizmach pojawia się kwestia dziedziczenia, taka dosia dissensio, ten spór, jakąś kwestię doktrynalną, czy bardziej ważną, czy mniej ważną, ale zwykle zwróćmy uwagę, że odłączenie się na przykład kościoła tak zwanego nestoriańskiego, to jest kwestia dość ważna, to jest kwestia ważnych sformułowań.
czy Nestoriów był ortodoksem, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. Prawdopodobnie z tego, co ja wiem, i myślę, że jest to pogląd zasadny, używał on nieścisłej terminologii, ale pewne akty takie, jakiegoś zerwania, wyodrębnienia się tam też były obecne i one też, myślę, że to, bo my tu patrzymy na schizmę jako na takie zjawisko jednorazowe, tak jak na przykład wydanie orzeczenia, wydanie wyroku, że ono się dokonuje, ona jest. Tak na przykład było w przypadku, myślę, że schizmy tej akwilejskiej, że był synod i następuje pewne zerwanie zadeklarowane. Myślę, że też mówić o takich zjawiskach, gdzie jest ten akt schizmatycki i on jakiś jest dynamiczny. Myślę, że tak na przykład było w przypadku Michała Cyreusza, gdzie samo ten akt ekskomuniki wzajemnej papieża i patriarchy, one przez innych patriarchów wschodnich, którzy wtedy jeszcze nie byli takimi, powiedzmy sobie, podrzędnymi funkcjonariuszami wokół patriarchy Konstantynopola, pewnie jeszcze mieli pozycję w kościele wschodnim jeszcze nie tak niską faktycznie, jak nie tylko honorową, ale rzeczywiście też pewną jeszcze rolę odgrywali, mieli pewne autorytet większy niż to na przykład później się działo wraz z przemianami politycznymi, ale oni uznali to za, na początku, jeszcze w XI wieku, za spór między papieżem rzymskim a patriarchą, który z jednym z wielu takich sporów się jakoś rozwiąże. I jeszcze w XIII, no jeszcze w czasie krucjat, trudno mówić o tym, żeby uznawali, że była jakaś powszechna opinia na wschodzie, że Kościół łaciński jest kościołem schizmatycznym. To się zaczynało stopniowo rozwijać. Wraz z powstaniem Cesarstwa Łacińskiego wtedy zaczęła się chociażby taka praktyka, też praktyka taka może być podobna, odwołując się do takiej zasady lex orandi, lex credendi, niejako manifestacyjna praktyka tego, że jeżeli, że po nabożeństwach krzyżowców, po nabożeństwach, jak to określano, franków, duchowni Grecy niejako oczyszczali, okazali ołtarze, że oni już uważali, że to są osoby skalane, że to są osoby, które są w poważnym błędzie. I wtedy już z tego pierwotnego nieporozumienia zaczynają się oskarżenia coraz większe, pojawiają się w teologii tej, nie tylko o nieposłuszeństwo, jakiś rozdźwięk taki dyscyplinarny, nie o taki akt schizmatycki, można powiedzieć, jednorazowy, który gdzieś tam będzie jakoś załagodzony, zaczynają się oskarżenia o bardzo poważne herezje. Zaczynają się oskarżenia o to, że Kościół łaciński na przykład ma błędną zupełnie doktrynę trinitarną, że ma niewadliwą materię Eucharystii, zaczynają się takie co do ważności chrztu katolickiego. Zaczynają się coraz poważniejsze oskarżenia co do samej roli papieża w kościele i chociażby tutaj już nowsza dyskusja co do niepokalanego poczęcia, co do niebowzięcia Matki Boskiej. Tutaj te dyskusje zaczynają się coraz bardziej poważne i zmienia się nawet z takiej pewnej przyjacielskiej debaty w ramach kościoła, gdzie już jest ta jakaś niezgoda, ale jeszcze nie ma takiego pełnego zerwania. Zaczyna się to zmieniać w takie pełne zerwanie. Ja myślę, że tutaj my to i w tym ruchu tej tak zwanej tradycji katolickiej też obserwujemy, że mamy pewne grupy takie kompromisowe, grupy chętne na dyskusję i grupy, które są, myślę, że już tak bardzo się oddzielają, pewne osoby, które nie chcą żadnej dyskusji podejmować z resztą Kościoła, uważają się za, może być, jedynych strażników wiary. Nie mówię tu o bracie Kowalskim Piusa X, jakichś pojedynczych osobach, z jakimi się spotykałem poglądami. Myślę, że tutaj właśnie ta taka pierwotna niezgoda niejako zaczyna się przekształcać w próby tworzenia jakiejś takiej, można powiedzieć, równego kościoła. Ale wracając jeszcze do historii, to zasadniczym takim elementem, który różni te ruchy, ruch arcybiskupa Lefebvre od schizm starożytnych, to jest brak tego takiego aspektu, może być, terytorialnego. Brak odłączenia się biskupów, którzy by mieli jurysdykcję. Odłączenia się, no mówię tak, żeby jakieś diecezje, czy jakieś prowincje kościelne odłączyły się od jedności z papieżem, on mówił jedność z papieżem. Tego tutaj nie ma. I myślę, że w motu proprio Jan Paweł II nie bez przyczyny użył tego określenia akt schizmatycki. Bo można się zastanawiać, dlaczego się nie posłużono takim terminem, że i cały czas się to nie pojawia z tego, co ja wiem, w dyskusji na temat Brasa Kowalskiego 60. W dokumentach kościelnych nie pojawia się to, że jest to odrębna religia, że jest to odrębna jakaś tak jak cerkiew prawosławna. To tutaj jest jasne, że to są odrębne, można powiedzieć, kościoły, czy odrębne religie. Jest to deklarowane. Na przykład, jeżeli mamy deklarację z Rawenny, która tu ludzie była ogłaszana jako rzekome uznanie prymatu papieskiego przez prawosławie i tak dalej, jakiś przełom. W rzeczywistości było to potwierdzenie tego, co prawosławie od dawna deklaruje, że owszem, że papież ma pewien prymat honorowy, że jest on
pewnym takim pierwszym w Kościele, czy primus inter pares. Natomiast była tam ciekawa uwaga w przypisie, że zaznaczamy wyraźnie, że oba kościoły łacińskie, Kościół rzymski, Kościół katolicki, Kościół rzymsko-katolicki i cerkiew uznają się obie za kościoły katolickie, za kościoły powszechne, jako kontynuatorów Kościoła apostolskiego, czyli że wzajemnie się wykluczają, że utrzymuje się to, ten pogląd, że nie może być dwóch kościołów katolickich i że jest tu pewne zerwanie, jest tu brak wspólnoty eucharystycznej. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że z samej polemiki, z całej tej apologii niejako, że arcybiskup Lefebvre żadnej schizmy ustąpić nie chciał, że działał w stanie wyższej konieczności, że on był do tego zmuszony, że nie miał innego wyjścia. To już tutaj widać, że nie ma tutaj, tak ja bym tak porównał właśnie z historycznymi zdarzeniami, nie ma tu takiej woli schizmatyckiej, bo ci biskupi jasno deklarowali, że oni wspólnoty tak i nie chcą, bo na przykład jest tutaj błąd zasadniczy, teologiczny, zasadnicza kwestia jakaś dyskusyjna i oni tę wspólnotę zrywają. Oni nie prowadzili argumentację, że oni jej nie zrywają, że oni chcą być w tej wspólnocie, tylko jest ich status nieuregulowany. Oni takiego stanowiska, z tego co ja wiem, nigdzie nie przyjmowali. Na przykład kościół nestoriański czy tak zwany monofizycki, nigdzie takiego czegoś nie widać, żeby oni uznawali, że owszem, oni podlegają temu zwierzchnictwu, ale pewne są sprawy dyskusyjne. Są jasne deklaracje, że tu jest strona, nazwijmy to, czy efeska, czy chalcedońska w błędzie i to jest wykluczone, akceptowanie tego. I nie ma tutaj możliwości żadnej jakiejś takiej koncyliacji, to się zaostrza, to jest utrwalone. I tutaj bym widział różnicę zasadniczą, tak z perspektywy historycznej, z perspektywy właśnie schizm takich starożytności chrześcijańskiej, to ja bym stwierdził, że trudno mówić o tym, żeby ten ruch Bractwa Kapłańskiego Pisma Świętego stanowiło schizmę. Myślę, że to jest znacznie za daleko powiedziane, żeby to był jakiś odrębny, czy sekta, tak jak niektórzy mówią, czy inny. Myślę, że jest to pewna nieregularność kanoniczna i można było tutaj inaczej to rozwiązać, ale to już jest kwestia oceny. Natomiast z perspektywy historycznej, to ja bym tutaj nie mówił o tym, że jest to jakaś, czy schizma, czy tak zwany kościół arcybiskupa Lefebvre, czy tym bardziej sekta arcybiskupa Lefebvre. Myślę, że to jest nieuzasadnione.